Witam, ja jestem Mike, a to jest kolejny przegląd snapshot na moim kanale, a dziś mamy snapshot o numerkach, uwaga, 21W37A. Jest to snapshot, na którego wszyscy czekaliśmy, no i w końcu jest to pierwszy oficjalny snapshot dla Minecrafta 1.18. Myślę, że nie ma sensu przedłużać tego wstępu, także jeśli ten przegląd, jak i w sumie zawartość snapshota wam się spodoba, koniecznie zostawcie tutaj ogromną łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i po obejrzeniu tego odcinka koniecznie dajcie znać, co sądzicie o tym snapshocie w komentarzach. A ja teraz bez zbędnego gadania zapraszam was do oglądania. Ogólnie 90% rzeczy z tego snapshota mieliśmy już na eksperymentalnych, czy tam nieoficjalnych snapshotach. Jednak to jest główna część tego snapshota, więc myślę, że chociażby wystarczyło kilka słów powiedzieć o właśnie danych rzeczach, które już w Minecrafcie, jak wspomniałem, mieliśmy, tylko że na nieoficjalnych snapshotach. Zostały dodane nowe ogromne jaskinie. Pojawiły się warstwy wodonośne, do podziemi zostały dodane nowe biomy, takie jak Lush Cave, a także Dripstone, czyli naciekowe jaskinie. A na tym biomie z kolei występuje więcej miedzi. Wysokość możliwości budowania została zwiększona o 64 kratki w górę, dzięki czemu maksymalnie nasze budowle mogą sięgać aż 320 kratki. Niestety na sporych wysokościach gdzieniegdzie zdarzają się błędy ze światłem, co wkrótce, mam nadzieję, zostanie poprawione. Bedrock został przeniesiony na -64 kratkę. Poniżej kratki 0 generuje się deep slate, a także niewielkie złoża tafu. Również znaleźć tam możemy deep slate'owe rudy. Chmury zostały przeniesione na aż 192 kratkę. Axolotle od dzisiaj mogą respić się tylko i wyłącznie na biomie Lush Cave. Również pojawiły się nowe górzyste biomy, chociaż stare góry nie zostały usunięte. Jeśli chodzi o nowe biomy, są to Gaj, Wniosłe Szczyty, Łąki, Ośnieżone Szczyty, Ośnieżone Stoki. W zależności od biomu występuje tam sypki śnieg, zwykły śnieg, a także lód. Oczywiście respią się tam kozy. Pillagerowie nie atakują już małych wieśniaków. Zwykłe plaże zostały, powiedzmy, ulepszone, dlatego że są one nieco większe i wyglądają faktycznie jak plaże. Również zostały dodane kamienne plaże, na których sporadycznie poza stołem możemy znaleźć również bloki żwiru. Moby od dzisiaj będą respić się tylko w miejscach, gdy poziom światła wynosi 0, dzięki czemu będziemy mogli robić naprawdę klimatyczne pomieszczenia. Jeśli chodzi o spawn mobów w nocy, to się on nie zmienił i działa normalnie tak jak do tej pory. Enchanting emituje niewielką ilość światła, podobnie jak w wersji Bedrock Edition. Również zostały dodane zalane jaskinie, w których sporadycznie występują magma bloki. Zostały również dodane nowe ogromne żyły rud, żelaza, miedzi oraz złota. W związku z ogromnymi zmianami w generatorze, teren w Minecraft stał się naprawdę całkiem inny. Między innymi dodano klify, ulepszono rzeki, właściwie to je zmieniono. No i również znaleźć możemy, podróżując sobie po świecie, właśnie takie tereny, czyli bardziej teren stał się górzysty. No i to by było chyba na tyle. Niestety ten snapshot nie dodaje żadnych nowych bloków związanych z ciemnymi jaskiniami, związanych z Wardenem. No, musimy sobie na to jeszcze chwilę poczekać, ale dobre i tyle, bo to skoro otrzymaliśmy pierwszy snapshot, to znaczy, że za tydzień otrzymamy prawdopodobnie drugi, później trzeci, czwarty i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie myślę, że przegląd dzisiejszego snapshot wam się spodobał, a ja teraz nie zbieram wam więcej czasu, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Ja byłem Mike, trzymajcie się i pa pa!